Ciężarówka przewodząca niebezpieczne materiały przewróciła się na autostradzie na Florydzie. Według lokalnych władz samochód przewoził 24 kugle sprężonego motoru. Zgodne z autostradem zespoły, które potwierdziły, że zbiorniki były nieszczelne, kugle z niebezpiecznymi materiałami zostały zabezpieczone. Autostrada była zablokowana przez ponad 6 godzin. Na świecie w Wrocławiu, gdzie wczoraj było 6, 13 w Katowicach, gdzie...